Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali próbę przeżycia w trudnych warunkach, jakim jest burza śnieżna, która ostatnio dała nam się we znaki. Aktualnie jest tylko 35 wyziemionych kolonistów, prędkość 3, no i jakoś lecimy z tym wszystkim. Magazyn żywności, żeby zbudować, tutaj gdzie niegdzie brakuje zasobów. No ale myślę, że z handlem powinniśmy to jakoś ogarnąć. Więc tak, czego nam dokładnie brakuje? Brakuje nam podzespołów oraz metalu. Spróbujmy to jakoś zaspokoić. Może ktoś będzie chciał z nami handlować tymi materiałami, aczkolwiek chyba widzę, że... No niezbyt. Niestety koloniści nam umierają z powodu tego obrazu, no ale myślę, że jakoś się uda to przetrwać. Może zaraz będzie się skończy ten burza śnieżna, no ale też widzę, że dotarł nam inżynier na swoje miejsce, więc budujmy posterunek. Najbardziej nam brakuje teraz medycyny. Dobra. I tak, was trzeba też gdzieś wysłać. Ciebie można by wysłać w sumie, gdzie by można tak naprawdę. Może tutaj są jeszcze jakieś niepozbierane rzeczy. W sumie to nie widać. Dobra, to idź może tutaj. I ty pójdziesz, mu pomożesz. Na dobrą sprawę. No okej. Wszystko jakkolwiek działa, tylko szkoda, że no wyziębionych jest sporo. 108. No ale powinniśmy dać radę na spokojnie. Mamy też zapas pracowników, więc też widzę, że już ta burza śnieżna się kończy, bo jednak teren już nam śnieg znika. Więc no można już powiedzieć, że przetrwaliśmy ten kataklizm. I poszło nam nawet sprawnie, zazwyczaj więcej kolonistów umierało podczas tego. No i się właśnie skończyła burza. Wyziębieni koloniści zaraz powinni odetchnąć z ulgą, bo się robi coraz cieplej. Tutaj możemy paru jeszcze zatrudnić, żeby to jednak szybciej poszło. Ogólne szczęście jest spore też. Chwilowo nie musimy się martwić tym, że koloniści są niezadowoleni. Więc tak, metalu nadal nam potrzeba sporo. I czy mamy teraz automatyczną kopalnię ekstraktor metalu? Nie, aczkolwiek też tam działa. No to w takim razie też jest dobrze. Tutaj farmy już powoli zaczynają działać. Transformator się zbudował, co oznacza, że tutaj chyba będziemy mieli już prąd, dokładnie. Tutaj wszystko działa. No i na chwilę obecną tak naprawdę potrzebujemy tylko dobić te części do bunkru, żeby go już skończyć. I myślę, że jak skończymy budowę tego bunkra, to skończymy również serię, bo tak naprawdę badania mamy już skończone. No i będzie trzeba tylko utrzymać się jak najdłużej kolonię w ruchu. Ogarnęliśmy sobie nowego specjalistę, więc będzie można zbudować posterunek inżynieryjny i wysłać go też, żeby zbierał nam te części właśnie. Tutaj widzę, że zaraz będzie ekosystem wybadany. Tutaj coś było nie tak, chyba narzędzi brakowało. No ale już widzę, że pozyskali. Tak więc bez problemu. Za mało materiałów, czyli metalu brakuje. No ale cóż, powoli będziemy wydobywać. Tylko żeby przychodzili i faktycznie wydobywali. Tutaj jeszcze trochę jest tego metalu. Niedostępny z jakiegoś powodu. No cóż, no ale już idzie do pracy. Ktoś jest przy bramie. Czy masz coś ciekawego dla nas? No niezbyt. Ktoś się staje starcem, ktoś dorasta. No spoko. Składowiska są pełne, może teraz ktoś by chciał metalem przyhandlować. No, niezbyt. A pod zespołem może ktoś? No też nie. No cóż, damy radę jakoś bez tego. Dobra, posterunek inżynieryjny już się zbudował, więc stwórzmy inżyniera z ciebie, potwierdź.
No i gdzie możemy cię wysłać? No tutaj na dobrą sprawę zbudujemy tutaj ten posterunek medyczny, żeby no szybciej się ładował ten wskaźnik, tam czynnik, jak zwał, tak zwał. Tutaj możemy gdzieś to przenieść tutaj. No i super. Drewno mamy też całkiem sporo. Będzie można powoli je sprzedawać, bo mam go aż za dużo. Więc myślę, że można by to też porobić, tylko po to, żeby pozdobywać te materiały. Ile wy macie? 1700 pieniędzy? Dobra, potwierdź. Super. Więc tak, no metal powoli będziemy też zyskiwać. 30 podzespołów? No niezbyt. Tak, może zróbmy. Może się opłaci. Chyba jednak podzespołu będziemy potrzebować, żeby ulepszać te nasze domy na podgrzewane. Co idzie nam nawet sprawnie. Bo widzę, że już około 50% domów jest już ulepszonych na te ogrzewane. Tutaj wszystko dzieje się dobrze. Możemy? Przyszła już ta? Jeszcze nie przyszła. No to czekamy chwilę. Ale ciebie można już wysłać. Aha. Na mapę świata. Gdzie by cię wysłać? Może tutaj? Yes. Engaging. Próbujesz coś zrobić. Jeszcze będziemy mieli koloniści są mimo wszystko. Ciekawe czemu. No cóż. Może się po prostu zepsuł ten wskaźnik, że są wyziębieni. I pokazuje, że są wyziębieni mimo tego, że nie są. No cóż. Zadowolenie jest spore, to się w sumie liczy najbardziej. Też tutaj drugi, to ci ranni koloniści zaraz powinni się ogarnąć. Dobra, ciebie będzie można gdzieś przenieść. Tylko gdzie? Tutaj może. Dobra, tutaj coś się dzieje. Okej, jeszcze jeden może i cię wycofamy. Żeby cię zbytnio nie narażać też, bo to nie leży w naszym jakby interesie, żebyś zginął, bo zawsze cię będzie można zrobić jako inżyniera i gdzieś wysłać. Ale mi się nie podoba to, że jest 20, że wskazuje, że jest 28 rannych czy tam wyziębionych, co jest nieprawdą. Dobra, cię może gdzieś przedstawić na zbieranie innych surowców. Dobra, widzę, że tamtego będzie trzeba już ogarnąć. Dobra. Wycofaj się. Potwierdź. Powrót do kolonii, super. Ty jesteś na miejscu. Zbuduj posterunek, medycynę. Ty zebrałaś. No to idź tutaj. No i super. No jakoś się to idzie do przodu. Przybył konwój handlowy, super. No to coś może inni chcą podhandlować czymś ciekawym. Niezbyt. No to handlujemy tak, żeby coś zyskać, jakieś pieniądze. Albo pozbyć się z magazynów czegoś, czego nie potrzebujemy. Na przykład takich świerszczy możemy się pozbyć. Plastiku może nie. Od zespołów też nie. Strzelba myśliwska, no myślę, że nie będzie potrzebna. Minus 27. Albo tego nie chcecie, no to nie. Ale podstawowe narzędzia, na przykład. Co tam jeszcze nas bardzo w magazynach boli? Solidna, chociaż może nie. Chociaż ochronna też nie. Metal też nie. No ale drewno, na pewno. Tak to, tylu. No i super.
otwierć. No i magazyny na pewno się trochę opróżnią z tego całego towaru. Ocalałych, no a na chwilę obecną nam niepotrzebni. Może zbudujemy więcej ekstraktorów? Metalu. Okej. Plastiku? No plastiku też by się przydał ekstraktor. Specjalista zagrożony, dobra. To się wycofaj. Otwierć. Ty sobie wrócisz teraz do kolonii. Okej, super. Dobra. To jest z metalem słabo, no ale pewnie dlatego, że budują tutaj ekstraktory. Ze starości, okej. Jeśli sobie dorasta, też dobrze. Za mało materiałów budowlanych. No to słabo akurat. Nikt podzespołów nie chce sprzedać? No niezbyt. No ale produkujemy jakkolwiek te podzespoły, więc... Obracaj, daję od razu dwóch pracowników. Budujemy nawet drogę. Tego. No i super. Co, to już się skończyło? No to sam raz zbudowałem. Dobra, tu rozbierz. Może nie ulepszaj, tylko zbuduj drugą. Tutaj na przykład. Specjalista gotowy do działania. Super, zebrałaś. No to idź tutaj. Przybył konwój handlowy. Super. Jakieś podzespoły? Nie. No to można dalej sprzedawać materiały. Chyba że plastik. No, można kupić ten plastik. Tak na wszelki wypadek. Dobra, te narzędzia podstawowe możemy sprzedać. Pudełko z rozrywką. Może też. No ale zobaczmy, może mamy coś innego, czego można się pozbyć. No niezbyt. No to pudełko z rozrywką może być. Tak do 1300. No niech będzie. Otwierć, super. Mogę to gdzieś przenieść? Chyba nie. No trudno. O, jakieś zadanie poboczne, super. Oczywiście, że przyjmuję. Głupio by było nie przyjąć. Traktor plastiku się zbudował, też super. Od razu dwie osoby. Konwój handlowy też przybył kolejny. No to możemy dalej handlować. Moc zespołu jakieś? Nie. No ale te części myślę, że możemy skupić. Nie z tej strony, tylko z tej. Okej. Dobra, i co możemy wam sprzedać? Pudełka z rozrywką może. Otwierć. Coś jeszcze chcemy sprzedać? No może nie. Tutaj wszystko działa. Super. Konwój handlowy to chyba ten co był. Weź jakiegoś zwerły pracownika. Jego specjalista. O i tutaj coś. Pustynnym mówicie? No to zaraz się wybuduje. Tylko właśnie wezmę środek, zbuduj. Ekstraktor metalu się zbudował. Czemu ten jest tutaj? Od razu do nowego pracownika. Jakieś jeszcze było coś? Tu jest plastiku, tak? No to jeszcze plastiku zbudujemy. Co przeszkadza? A to... Dobra, to weź.
Buduj tak. Ciebie usuń. No i teraz zbudujmy tutaj ten ekstraktor plastiku. Tak, żeby wydobyć już to i żeby na nim wsło. A co jeszcze? Mogę to po prostu obrócić w inną stronę. Czy niezbyt? Nie, to nawet będzie przeszkadzać. No cóż, no to kiedy indziej. Co tam się dzieje? No sprawdź. Super. Okej, już się zbudował. Otwórz inżyniera. Potwierdź. Nabią pustynny. No to tutaj. Dobra, mam już 312 dni w ogóle. Zaraz to będziemy osiągnięcie, żeby 365 dni przemknąć. Co by było bardzo dobrym jakby znakiem dla nas. Dobra, tutaj pokonaliście kogoś. Super, no to iść to od razu ogarnij. Tutaj też coś ogarniałaś. Super. A i tutaj dokończ. No okej. Dobra, mamy 186 kolonistów. Może jeszcze w tym odcinku przekroczymy granicę 200. Ale się okaże wszystko w swoim czasie. Tutaj ten wzmocniony koksownik działa. Wszędzie powinno być ciepło. Tylko tutaj może by jeszcze dać kolejne. Jest tu jeszcze transformator do tego dobudować. Gdzie ja mogę wziąć jakoś skopiować, żeby nie musieć szukać tego zakładu. A to jest to? Nie, to ja potrzebuję ulepszonego. Gdzieś tu jest. Jesteś ty? Nie, to jesteś zwykłym transformatorem. Tu jest duży. Dobra, specjaliści są gotowi do działania. Spoko. Dobra, weź może fala ciepła. No to słabo akurat. Będzie trzeba budować więcej pomp wodnych, na pewno. Tylko w którym miejscu? Czy tutaj? Ale wy to dajecie, no słabo dajecie. To jest 21. Chyba tutaj będzie najlepszym miejscem. Jeszcze jedno może gdzieś. Tutaj tylko. No tutaj nie mogę. Tutaj za to mogę. 16 tylko. 16, 15. 17, 18. To chyba 18 będzie najwięcej. Dobra. Tak, ty coś ogarnąłeś? Super. Masz w sumie dużo życia, to może pójdziesz tutaj, to miejsce zobaczysz, ten samolot rozbity. Super. Duży transformator zrobili, spoko. To wszystko działa, dokładnie. Wrogowie pokonani, jeszcze lepiej. Dobra, to iść tutaj może. I przy bramie coś się dzieje. To masz ciekawego do zaoferowania. No weźmy, leki zawsze dobre są. Pompa wodna się zbudowała, super. Dobra, no to te zbiorniki na wodę będzie można też pobudować. Tutaj. W wolnych miejscach. Zawsze jakąś wodę będziemy mieli. Tutaj też transformator będzie trzeba podprowadzić. Tu sięgniesz, nie sięgniesz tutaj, no tak średnio. Ale tutaj, no tutaj dasz radę. Jak mogę cię daleko postawić. O, tutaj nie będzie. No i jeszcze jedno może tutaj.
tutaj coś zmieszczę jeszcze? No tak średnio. O, to tutaj nie. Dobra, ty coś masz? All done. Super. Coś dalej mogę cię wysłać? W tę stronę może? Nie, ale idź tutaj. Going in. Pomoc. Dobra. Nie jest dużo. Dajemy jakąś radę przetrwać z tym, co mamy. 20 wody na plus. To też dobrze. Może też zbudujmy te zbiorniki na wodę. Tu mogę tylko dużą, nie? To jest największe, jakie mogę. Tutaj. Nie zmieszczę więcej tego, ale chyba tutaj mogę. No, tutaj zbudujmy ile się da. Dobra, ciebie trzeba wrócić już. Powrót do kolonii. I ty zbuduj posterunek. To był ten. Dobra, czy jeszcze jeden posterunek będzie trzeba zrobić? Dobra, brakuje niby metalu. Czy mogę jakoś na to zaradzić handlem? Chyba nie. No ale dziękuję widzowie za oglądanie. Właśnie minęła 20 minuta odcinka. Dziękuję bardzo. Zapraszam do następnych, jak i poprzednich odcinków. Dziękuję, no i cześć.